Jest takie miejsce na Podlasiu, które dzięki uporowi i determinacji jednego człowieka uzyskało nowe, wspaniałe życie. Tym człowiekiem jest Jacek Nazarko, białostocki deweloper i inżynier budownictwa, a jednocześnie pasjonat historii. Na podstawie przez 5 lat gromadzonej dokumentacji, wspomaganej prowadzonymi pracami architektonicznymi, doprowadził do odbudowy zamku w Tykocinie. Po drodze nie brakowało problemów i oporów ze strony urzędników, ale efekt finalny zachwyca. Zamek obecnie pełni rolę biznesową, hotel, restauracje, sale konferencyjne, jak i atrakcji historycznej. Historia zamku sięga czasów króla Władysława Jagieły. W roku 1433 pierwszy zamek drewniany został zbudowany przez wojewodę wileńskiego i trockiego Jana Gasztołda. Od tego czasu następuje intensywny rozwój zamku i okolic. Nie jest to mile widziane. Niespełna 100 lat później zamek zostaje najechany i spalony przez bliskiego sąsiada, namiestnika wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiła i jakiego Kurca. Ale jak mówi przysłowie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Po wymarciu w 1542 roku męskiej linii Gasztołdów majątek na mocy ówczesnego prawa staje się prywatnym majątkiem króla Zygmunta Starego, a później Zygmunta Augusta. Na jego polecenie w 1549 roku zostaje rozpoczęta budowa murowanego renesansowego zamku. Budowa trwa 26 lat i zostaje ukończona 4 lata po śmierci władcy. W tym czasie zamek pełni rolę prywatnego skarbca królewskiego, arsenału z armatami oraz biblioteki króla przywiezionej z Wilna. 7 lipca 1572 roku w pobliskim Knyszynie umiera król Zygmunt August. Jego zabalsamowane zwłoki zostają umieszczone w krypcie zamku w Tykocinie, gdzie przez ponad rok oczekują na wyruszenie na uroczysty pogrzeb do Krakowa. Kolejna rozbudowa zamku dokonuje się za panowania króla Zygmunta III Wazy. Zostały dodane 4 wielkie bastiony, a sam zamek ufortyfikowany. W czasie potopu szwedzkiego zamek przejęli Radziwiłowie, Bogusław i Janusz, który zmarł tutaj w czasie oblężenia w dniu 31 grudnia 1655 roku. Po zwycięstwie nad Szwedami za zasługi zamek trafił w ręce hetmana Stefana Czarnieckiego, a następnie przez małżeństwo córki hetmana przeszedł w ręce rodu Branickich. W roku 1705 na zamku w Tykocinie król August II Mocny ustanowił Order Orła Białego. Niecałe 30 lat później, po ustanowieniu Orderu Orła Białego, zamek został zniszczony w wyniku pożaru. Od tego czasu obiekt popadał w ruinę. W 1750 roku ówczesny właściciel hetman Jan Klemens Branicki podjął decyzję o rozpoczęciu rozbiórki murów zamkowych. Cegłę z rozbiórki wykorzystywali okoliczni mieszkańcy na budowę nowych domów, a także użyto jej do budowy nowego zespołu klasztornego
Bernardynów w Tykocinie. Dewastacja zamku trwała aż do 1915 roku, kiedy to żołnierze niemieccy z pozostałości murów budowali drogę do Knyszyna. W latach 1961 do 1963 częściowo zrekonstruowano mury przyziemia zamku, określając jego rolę jako trwałej ruiny, która z czasem by zanikała i ulegała zapomnieniu. Na szczęście tak się nie stało. W latach 90. XX wieku teren po zamku nabył Jacek Nazarko i odbudował. Zamek w Tykocinie uzyskał nowe życie, a jego obecnemu właścicielowi należą się słowa uznania. Jest to miejsce, które warto odwiedzić, wczuć się w atmosferę minionej historii, zwiedzając zamkowe muzeum i delektując się oryginalnie parzoną na piasku kawą. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.